Dariusz Andrzej, Fundacja Wspierania Edukacji Informacznej ProIDE. Z racji, że jestem jednym z organizatorów, to jest to 10. mój udział w tej wspaniałej imprezie. Proszę powiedzieć, czy woli Pan edycję krakowską czy warszawską? Znaczy, myślę, że w gruncie rzeczy to nie ma dużej różnicy. Raczej nie ma dużego znaczenia, bo obie edycje mają swoją charakterystykę, więc ciężko byłoby zdecydować, która edycja jest lepsza. A czy była jakaś edycja do tej pory, która zapadła Panu oczy? Myślę, że pierwsza edycja, która była najmniejsza, która rozpoczynała całość przygotowań do konferencji, całą serię konferencji. Na pewno ciekawe było to, że na początku dużo więcej czasu trzeba było poświęcić na promowanie idei, na kształtowanie wizji. No i każda edycja była ciekawsza, lepsza, ale jednocześnie łatwiejsza pod kątem organizacyjnym. Temat przewodni wojskowej jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. Wydaje się, że jeżeli 80% osób, uczestników tej konferencji to mężczyźni, powinni się dobrze bawić i zamierzam robić to również. Na pewno zawsze najciekawsza jest atmosfera, która się buduje wokół konferencji, czyli to, co się dzieje w kuluarach. To, że ludzie sobą rozmawiają, to, że ludzie się poznają, wymieniają się kontaktami. To jest największa wartość takich imprez. Co byłoby ciekawym tematem na kolejną edycję, tematem przewodu? No i właśnie odpowiedź na to pytanie oczekuję, że udzielą specjaliści, eksperci, którzy przyjechali, którzy będą przekazywać swoją wiedzę. Liczę, że oni nam pomogą zdecydować się, co będzie następnym wielkim krokiem w rozwoju internetu. Tak jest. Pomysł na pewno narodził się ponad 5 lat temu, gdzie wspólnie z osobami, które były zaangażowane w budowanie społeczności sieciowej w Polsce, stwierdziliśmy, że w grupie znajomych, czyli z Łukaszem Grobickim, Robertem Roszukiem, że bardzo ciekawym pomysłem byłoby zorganizowanie spotkania technicznego spotkania dla ekspertów sieciowych, na którym osoby z firm, nawet na co dzień są konkurujących, mogłyby się wymienić doświadczeniami, wiedzą i najlepszymi praktykami. Pelnon był pierwszą niezależną inicjatywą, która na której później powstało, na wzór, który powstało później wiele konferencji o podobnej tematyce, zdecydowanie mniejszych, obejmujących swoim zakresem część informacji, które są przekazywane podczas Pelnoga. Pelnog jest jedną imprezą w Polsce, konferencją, spotkaniem, w którym ludzie wymieniają się kontaktami i wiedzą, która ma zasięg ogólnopolski, no i zbiera największą grupę odbiorców. Zawsze konferencje są dodatkowo wzbogacane ciekawymi prelegentami światowej klasy, którzy dodatkowo, oprócz tego, że kontrybują wiedzą, to jednocześnie pomagają nawiązywać kontakty międzynarodowe. Cały czas nam brakuje nawiązywania relacji między uczestnikami. Chcielibyśmy, żeby ta społeczność była bardziej aktywna. Znaczy, uczestnicy Pelnoga już wykazują swoją aktywność poprzez zaangażowanie, poprzez przyjeżdżanie, rozmowy i współpracę. Natomiast tego, czego nam cały czas brakuje nam przypadków, w których uczestnicy konferencji, będący specjalistami w swojej dziedzinie, pracujący w firmach małych, dużych, średnich, chcieliby również dzielić się wiedzą i doświadczeniami z własnej pracy, tak? Czyli z własnych doświadczeń, z własnych wdrożeń, z tego, z czym się mierzyli, co im się często nie udało, tak? W swojej pracy, biorąc pod uwagę budowę sieci oraz jaką wiedzę powinni przekazać, aby pomóc innym pracownikom związanym z budową sieci w rozwiązywaniu ich problemów. Prawda jest taka, że Polska jest relatywnie dużym krajem, ale wciąż małym, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne, i większość problemów, które my tutaj mamy, dawno została rozwiązana. I jakby nie dzielimy się rzeczami najczęściej bardzo odkrywczymi, natomiast brakuje tego przepływu informacji. Cały czas jesteśmy w takim środowisku, w którym osoby, którym udało się rozwiązać określony problem, myślą i są przekonane, że jest to bardzo unikatowe rozwiązanie, niekoniecznie chcą się dzielić ze swoją konkurencją. My tą barierę chcemy łamać i do tej pory nam się to udaje, czyli firmy
konkurencyjne rozmawiają, na razie w kuluarach. Liczymy, że kiedyś uda się ich wyciągnąć na scenę, żeby śmiało ze sobą dyskutowali. Kogo uczestnik konferencji może tutaj dzisiaj spotkać i czego się może dowiedzieć? Na pewno może spotkać osoby, kilka osób, które po pierwsze występuje na międzynarodowych konferencjach, ale również odpowiada za budowę bardzo odpowiedzialnych sieci światowej wielkości, jak w tym przypadku podczas tej edycji przedstawiciele MPT, przedstawiciele ISOC-a i wielu organizacji, które mają duży wpływ na budowę internetu. Natomiast pośród uczestników można znaleźć i spotkać osoby, które są ekspertami w dziedzinie budowy sieci z całej Polski, czyli może po pierwsze wymienić się doświadczeniami, po drugie nawiązać kontakt, które pomogą w przyszłości w rozwiązywaniu problemów. Kolejna edycja na pewno odbędzie się w Krakowie, na pewno odbędzie się pod koniec września, zgodnie z planami, które jako organizatorzy mamy, na pewno odbędzie się gdzieś w centrum miasta, natomiast konkretnego tematu dzisiaj jeszcze nie mamy. No, sieć się cały czas zmienia. To, o czym mówimy, cały czas jest uaktualniane. Wiadomo, jakie są trendy światowe, jeżeli chodzi o budowę sieci, więc część elementów chcemy wykorzystać, natomiast ciężko nam jest powiedzieć, co się dokładnie będzie działo za pół roku. Jaki będzie motyw przewodni? Zobaczymy.